Dzień dobry, Arminius z tej strony. Zapraszam na kolejny mecz Ligi Hetaireia w grę Total War Attila. Pokazuję wam tutaj, prezentuję na tym początku tego filmu moją ulubioną, jedną z moich ulubionych jednostek wybranych Godana, którzy, jak wiadomo, są jednostką longobardzką. A któż to tymi longobardami będzie grał? Otóż tymi longobardami będzie grał Noyan, a jego przeciwnik, czyli Zahar, zagra frakcją Jutów. No i co my tutaj mamy u Noyana? Mamy germańskich strzelców razy 3, ubezpieczanych od flank przez germańskich mistrzów włóczni. No i mamy dużo mieczyków, słuchajcie. No i mamy tak, wybranych Godana razy 4 i 2 razy ludzi Godana. Do tego mamy jeszcze kawalerię. W lesie schowani są szlacheccy konni germańscy. W tym lesie kolejni szlacheccy konni germańscy, z tym, że dwa oddziały. No i mamy jeszcze dwa oddziały germańskich lansierów. I to byłby cały build Noyana. Co mamy u Zahara? Zahar ma w lesie schowanych nordyckich bojowników konnych. Natomiast jego główne siły... Czekajcie... Czekajcie, bo Zahar się tak, kurczę, jeszcze nie rozłożył. Widzę, że na pewno ma nordyckich pikinierów. Trzy oddziały, z tego co widzę. No czekajcie, bo to naprawdę aż nieprzyjemnie się tak patrzy na to. Dobra, mamy tak. Nordyckich pikinierów razy 3. 4 razy wybranych wojowników, z tego co widzę, na pierwszej linii. Mamy łuki, 3 razy nordyckich łuczników. Tutaj Noyan robi zwiad w tym miejscu, widzę. Mamy elitarnych włóczników nordyckich razy 2. Królewscy huskarlowie i zwykli huskarlowie, czyli 2 razy toporki. No i nordyckich konnych 4 oddziały, zdaje się. 3. Gdzieś to powinien być czwarty, tu jest czwarty oddział. A wodzem jest nordycki watażka. O, zobaczcie, tutaj doszło do starcia. No nieźle, kto to się bije? Nordyccy bojownicy konni kontra szlacheccy konni. No cóż, szlacheccy konni oczywiście mają, są lepszą jazdą, moim zdaniem, od jazdy nordyckich bojowników. Tak więc tu raczej nie powinien mieć problemów Noyan, żeby tę kawalerię zmiażdżyć. Już widzimy, że germańscy lansierzy, myślałem, że jadą tutaj, ale chyba się tylko rozstawili. Bo w sumie Noyan pewnie widzi, kontroluje sytuację, że nordyccy bojownicy przegrywają, więc Zahar ich i tak straci. Podpalenie lasu, które ma obniżyć morale. Noyan podpala las, w którym Zahar się skitrał. No i zobaczcie, nordyccy bojownicy wyparowują, wobec czego no już tutaj się jednym oddziałem kawalerii przejmować nie musi. Noyan za to tutaj, zobaczcie, dochodzi do kolejnego starcia nordyckich konnych i szlacheckich konnych. No już tutaj będzie bardziej wyrównana walka, moim zdaniem, chociaż widzę, że szlacheccy konni mają przewagę. Noyan powinien tutaj od razu wesprzeć ten oddział kawalerii. Raz, że swoim oddziałem, dwa, że włóczniami. Tu ładnie Noyan, Zahar mówię, powinien wesprzeć. A Noyan tutaj widzimy, ładnie się chciał wbić na nordyckich łuczników, wykorzystał tę lukę. Ale spójrzcie, elitarni włócznicy nordyccy przechwycili tę szarżę. No i Noyan wycofuje swoją kawalerię. No i zobaczcie, mamy już tutaj germańskich mistrzów włóczni, którzy ustawili się w takiej pozycji. Zahar wspiera swoją kawalerię, bo widzi, że ona się już tam mryga jak lampeczka. O! Królewscy huskarlowie kontra ludzie Godana. Wybrani Godana ruszyli na huskarlów zwykłych. No, będzie fajna walka. Powinni chyba huskarlowie mieć tutaj przewagę. Mają chyba jednak lepsze staty do walki, ale zobaczymy. Na razie póki co widzę, że Noyan sobie całkiem dobrze radzi na flankach, tak? Tutaj zobaczcie, ta flanka jest już wygrana. Noyan sobie do lasu wjechał kawalerią ogromnymi siłami swoimi, bo aż 4 oddziały też
do lasu wpuścił. Ci pikinierzy są mało mobilni, więc za chwilę tutaj zobaczcie, będzie wjazd od boku, czy nie będzie wjazdu? Nie, myślałem, że będzie wjazd tutaj od boku w nordyckich pikinierów, co by sprawiło, że oni by w Trymiga wyparowali. Kolejne starcie germańskich lansierów i nordyckich konnych. Czy ta szarża coś porobiła? No, niedużo. Mogłaby więcej. No i spójrzcie, królewscy Huskarlowie ludzi Godana pokonali, wybrani wojownicy pokonali z kolei germańskich mistrzów włóczni i teraz właściwie tę flankę ostatecznie dominuje Zachar. No i to jest akurat niedobra wiadomość dla Nojana. Co my tutaj mamy? Czekajcie, tak, może będzie lepiej. Mamy wybranych Godana i z germańskich lansierów, którzy obili elitarnych włóczników, walczą z wybranymi wojownikami i z nordyckim watażką. Nordyccy konni też przez chwilę byli tu w kombacie, ale właśnie ich już Zachar wycofuje za linię pikinierów. Tu zobaczcie, Nojan ładną robi szarżę. Niestety uderzy w nordyckich konnych, a pewnie Nojan miał chrapkę na tych nordyckich łuczników. Oj, watażka Godana, zobaczcie, rozpada się bardzo niekorzystnie. Spójrzcie, aż trzy oddziały go klepią. Huskarlowie, królewscy Huskarlowie i wybrani wojownicy. No, niedobrze, ale jednocześnie nordycki watażka poza watażką Godana też się rozpadł i nie żyje. Tak więc, no. Wymiana generała za generała, z tego co widzę. I co ostatecznie zostaje chłopakom? Zachar ma tak, wybranych wojowników. Trzy oddziały. O, teraz umarł Gienek Jutów. Mamy Huskarlów królewskich. Tu jeszcze jeden oddział wybranych wojowników, także no... No i trochę kawalerii, która teraz właśnie będzie dobijać, czy też zabijać germańskich strzelców. Natomiast Nojan ma tak, wybranych Godana, dwa oddziały, jeden, czy tam trzy oddziały, jeden oddział ludzi Godana, oddział jeden germańskich mistrzów włóczni. No i z kawalerią to akurat jest krucho u Nojana i to jest, kurczę, niedobra wiadomość. Jednak ta kawaleria się przydaje, chociaż tu widzę, że kawaleria Zachara się bardzo, bardzo chwieje. Pewnie dlatego, że dostaje ostrzał od tego środkowego oddziału, dokładnie tak, i została wyłączona, wobec czego teraz te dwa oddziały nordyckich strzelców mogą się skupić na nordyckich konnych. No i pytanie, czy wybrani wojownicy z tym swoim supermorale dadzą radę utrzymać tutaj tę bitwę, czy nie? Bo pamiętajcie, że wybrani Godana, jak wpadną w szał, no to wiadomo, że morale im nie padnie. Pasek twierdzi, że jednak Longobardowie mają przewagę. Wybrani Godana 109 modeli. 62 modele, 88 modeli i jeszcze 102 modele germańskich mistrzów włóczni. A, i tu jeszcze 29 wybranych Godana. Kontra królewscy Huskarlowie 42, wybrani wojownicy 15, wybrani wojownicy 80 i 54. Plus jeszcze nordyccy konni. No jakby nordyccy konni tutaj, kurczę, jakieś niebezpieczne szarże porobili, tylko niedobrze dla Zachara, niedobre dla Zachara jest to, że walka się toczy w lesie. I przez co jego kawaleria troszeczkę teraz, no, traci na swoim potencjale, bo wiadomo, że w lesie to tak szarża nie wchodzi. A widzimy, że królewscy Huskarlowie się już poddają, poddali się elitarni włócznicy nordyccy, no i troszeczkę tych wybranych wojowników zostało, ale to już jest zbyt mało jednostek, chyba żeby Zachar to odzyskał. Chociaż nigdy nie wiadomo, zawsze wiecie. Pasek może wskazywać, że ktoś wygrywa, a potem się odwrócić w ostatnim momencie bitwy. No ale nie, wybrani wojownicy też tutaj się już jedni załamali. Łamią się już nordyccy konni, więc ten oddział nie uratuje bitwy Zacharowi. No i Longobardowie wygrywają. Mimo, że mówię, Zachar całkiem nieźle na tej flance zagrał. Lepiej od Nojana, no to jednak Nojan zwycięża i mamy 1-0 dla niego, tak więc gratulacje dla Nojana, że wygrywa z Zacharem pierwszy pojedynek. Dobra. Przyspieszamy.
Patrzcie, 206, 212, 323, 158. No to są wyniki. Tutaj u Zachara najwięcej 217 i 253 kawaleria. Dobra. Alemanowie kontra Cesarstwo Zachodnie. O, pięknie. O, Herculiani Seniores. No i taki build, bym powiedział, ograniczony liczbowo, ale elitarny dosyć. U Nojana. Natomiast u Alemanów taki, bym powiedział, klasyczny buildzik. Taki zrównoważony. No ale dobra. Co mamy w zachodnim Rzymie? Cornuti Seniores. Raz, dwa, trzy, cztery. Herculiani Seniores. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa razy elitarni Palatina. Z lewej flanki mamy Magister Militum i Schole Palatine. Z prawej flanki są dwa razy Schole Palatine i raz Katafraktari. I to jest cały build Nojana. Tak więc zobaczcie, żadnego strzelania, tylko piechota i kawaleria. Z kolei u Alemanów mamy tak. Pierwsza linia to germańscy mistrzowie włóczni razy dwa oraz germańscy pikinierzy razy dwa. Za nimi są w drugiej linii cztery razy germańscy miotacze. Trzecia linia to mieczyki. Szlachcice obwieszeni biżuterią razy cztery. Jeszcze mamy germańskich mistrzów włóczni, dwa oddziały na prawej flance Zachara. Na lewej z kolei są szlacheccy konni germańscy, dwa oddziały. Tu tak samo mamy jeszcze dwa oddziały szlacheckich konnych germańskich i jeden oddział germańskich lansierów oraz ozdobny orszak. To, czyli zdecydował się na piechotnego gienka Zachar, to jest właśnie oddział generalski. Ozdobny orszak. No i dobra. Zobaczmy, kto to starcie wygra. Ostatnio Łudziu Kindly skarżył się, że na streamie, że szlachcice obwieszeni biżuterią są nieopłacalni, że są drodzy, a nieopłacalni. Jakie mają staty? 27 walka w zwarciu, no to jest słabo akurat. 40 obrażenia, no to jest ekstra. Premia do szarży mała. Obrona w zwarciu przyzwoita. Pancerz bardzo dobry. Zdrowie nie najgorsze. Morale wysokie, tak. Prędkość, no jak tam prędkość, wiadomo, to jest bardzo ciężka piechota, więc nie ma co oczekiwać, że to będzie szybki oddział. Natomiast, no, morale spoko. Mają też tę umiejętność łowca głów, czy jakoś tak? Jak ta umiejętność się nazywa? Chyba tak. Taka umiejętność, która sprawia, że oddział staje się niezłomny. No i zobaczmy. Katafraktari chyba uderza na germańskich mistrzów włóczni. Nie, jednak zawrócił. No Jan ostatecznie. W sumie dobrze. Dostał salwę z kamyczków i już prędkość jego kawalerii się zmniejszyła o 25%. To dosyć duży debuff. No generalnie rzecz biorąc, to jest taki build raszerski, bym powiedział. Ale tutaj zobaczcie ładnie. Zachar germańskimi lansierami mógłby wjechać w elitarnych Palatina i troszeczkę ich tam podgryźć, ale nie zrobił tego. Tu z kolei Nojan, kurczę, wbija się do lasu. No ale kurczę, trafiła kosa na kamień, bo szlacheccy konni germańscy i germańscy mistrzowie włóczni złapali Schole Palatine, więc natychmiast powinien Nojan tutaj uciekać z lasu i wycofać tę kawalerię. No, czy Nojan już raszuje? Już raszuje, zobaczcie. Szlachcice obwieszeni biżuterią przegrywają z elitarnymi Palatina, to akurat wiadomo. Herculiani Seniores za chwilę też szlachciców obwieszonych biżuterią obiją. No i myślę, że tutaj właśnie całym clue do sukcesu będzie piechota do walki w zwarciu, mieczyki. Plus oczywiście świetni Cornuti Seniores, którzy są znakomitą piechotą włóczniczą. Natomiast ci szlachcice obwieszeni biżuterią za chwilę moim zdaniem wyparują w trakcie bitwy i okaże się, że no Zacharowi zostaną tylko troszeczkę miotaczy, troszeczkę kawalerii i może włóczni. Tak więc powinien w tym momencie moim zdaniem Nojan oszczędzać kawalerię, walczyć nią tylko tam, gdzie ma szansę, żeby wygrać. Tu ładne przechwycenie powinno być szarży. Czemu Herculiani Seniores stanęli, to nie wiem. Powinni biec na tych germańskich mistrzów włóczni. Bo teraz jak zrobią plecki, to zobaczcie, miotacze mogą na nich wykonywać salwy z kamieni.
A tak gdyby zatrzymali w tym miejscu piechotę Zachara, właśnie ci Herkuliani Seniores, no to wtedy by po plecach nie dostali ostrzału. Magister Militum, Schole Palatine, już tylko 10 modeli uderzają na germańskich mistrzów włóczni, którzy przez Cornuti Seniores są trzymani w walce w zwarciu. Tu starcie Schole Palatine i szlacheckich konnych. Oddział ma niewielką przewagę, okej, tu szlacheccy konni wygrywają. Rzeczywiście Zachar ma tutaj więcej swoich jednostek. Zobaczymy, czy Herkuliani Seniores dadzą radę tym germańskim mistrzom włóczni, ale i czy... No nie, nie wspomogą jednak, bo zobaczcie, Schole Palatine się już wykrusza. Tak więc na tej flance całkiem spoko zagranie Zachara. Jak wygląda centrum, bo to też jest ważne. No, szlachcice jeszcze się trzymają. Myślałem, że tak... No, czy przegrywają, widać, ale długo się trzymają. Nie jest tak, że giną od razu. No tu zobaczcie. Herkuliani Seniores otoczeni, zobaczcie. Od tyłu ich biją germańscy piekinierzy, od przodu ich biją żołnierze z ozdobnego orszaku. Magister Militum daleko wyjechał, ale już chyba, zdaje się, wraca tutaj na pole bitwy. Schole Palatine, 12 oddziałów się jakoś tam uratowało i wróciło. Ale kolejny oddział Schole Palatine się załamuje. Tu Herkuliani Seniores złapani przez Zachara. No Zachar generalnie rzecz biorąc taktycznie fajnie te bitwy rozgrywa. Mam wrażenie, że nawet troszeczkę lepiej od Nojana. Na pewno tę drugą wyraźnie lepiej na flankach gra. W pierwszej też mu całkiem na jednej flance dobrze poszło. Tutaj też zobaczcie, Herkuliani Seniores się chwieją. Elitarni Palatina 21 modeli idzie na pomoc. Cornuti Seniores idzie na pomoc. Tu Herkuliani Seniores już szlachciców obijają. Tu niebezpiecznie Magister Militum ze szlachcicami, szlacheckimi konnymi się, przepraszam, starł, ale już biegną germańscy mistrzowie włóczni. No i tu jest samotny ten Gienek, on nie ma się czym wspierać. Tak więc Alemanowie mają przewagę i naprawdę dobrze im to idzie. Ale jeszcze 3 minuty bitwy przed nami. Zobaczcie. No i Magister Militum straci ostatecznie, moim zdaniem. No i to może pogrzebać jego... tę bitwę. No naprawdę. Super tutaj tę drugą bitwę Zachar rozgrywa. Naprawdę bardzo dobrze taktycznie. Tak bym powiedział, no... Flanki opanowane. Kawalerii dużo zostało Alemanom. Owszem, piechoty trochę mniej. No i teraz właśnie jest ten moment w grze, kiedy ozdobny orszak powinien się wycofać w bezpieczne miejsce i pozwolić kawalerii działać. Kawalerii działać w takim sensie, żeby wykańczać pojedyncze jednostki. Bo jeśli zginie ozdobny orszak, boję się, że szala zwycięstwa może się odwrócić, a na pewno może się sytuacja bardzo wyrównać. No bo Herkuliani Seniores tutaj walczą dokładnie tak, z ozdobnym orszakiem i dwa oddziały Cornuti Seniores. Owszem, są szlachcice obwieszeni, ale oni właśnie walczą z Cornuti Seniores, nie wspierają już ozdobnego orszaku i ozdobny orszak przegrywa z Herkuliani Seniores, którzy dostali teraz... Kto dostał niezłomność? Ktoś niezłomność miał? Jakiś oddział. Być może ozdobny orszak taką włączył sobie umiejkę. Tak. No ale ozdobny orszak się rozpadł. No i to jest chyba ten kluczowy moment, bo zobaczcie, fajnie Zachar to rozgrywał taktycznie, ale śmierć Gienka sprawia, że teraz no... Rzymianie mają przewagę. Zresztą zobaczcie. Pikinierzy, otoczeni szlachcice, oddział włóczni i trzy oddziały germańskich procarzy, którzy no, nie dadzą sobie rady, na pewno, z piechotą rzymską. A tu mamy w late game tak, Herkuliani Seniores razy 2, razy 3, 4 Cornuti Seniores. Tak więc no, dobrze to wygląda teraz dla Nojana. Po prostu w late game zostały mu lepsze jednostki do walki, ostatecznie. Szkoda, że tej śmierci ozdobnego orszaku. Bo pewnie była to jednostka podtrzymująca morale.
No ale cóż, tak się czasem dzieje, że dobrze nam idzie, no ale właśnie widzicie, w Attilii może to się zawsze odwrócić i nagle się okazuje, że lider, który przez całą bitwę wygrywał, na końcu okazuje się przegranym. Szkoda, no bo mówię, tutaj naprawdę Zachar przyzwoicie zagrał i szkoda tego wyniku. No ale cóż, taki jest sport. Nieubłagany. Nie zawsze jest sport docenia taktyczne rozwiązania, czasami docenia po prostu ostatecznie skuteczność. Może też ten build Nojana był lepszy troszeczkę, no bo ostatecznie dużo zostało jednostek Nojanowi. No i mamy 2-0 dla Nojana w tym meczu z Zacharem. Całkiem wyrównany mecz i ciekawy. Mam nadzieję, że i wam przypadł do gustu. A ja tymczasem się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!